Cześć kochani. Wiem, że jesteście bardzo spostrzegawczy i wszystko widzicie, to od razu sam się przyznam bez bicia i powiem, że kostkę bulionową rzuciłem do chłodnej wody i ona tam wcale dokładnie się nie rozpuściła, bo nie musi się rozpuścić, bo w tym przepisie nie jest to potrzebne. Witam Was serdecznie w Niamniamowej Kuchni. Robimy rybę po grecku. Najlepszą na świecie rybę po grecku. Mamy rybę, tym razem jest to morszczuk. Tradycyjną naszą polską włoszczyznę, marchewkę, korzenie pietruszki, selera, cebulę, przecier pomidorowy, przez niektórych nazywany koncentratem, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz, olej i cytrynę. I to wszystko. Spryskamy sokiem z cytryny i odstawimy, by nabrała przyjemniejszego smaku i łatwiej się nam usmażyła. Nie będzie tak bardzo pryskać, bo sok z cytryny powoduje to, że ryba się trochę ścina z zewnątrz. Do dużej patelni albo woka wlewamy trochę oleju roślinnego. Kilka łyżek. Czyli właśnie tyle. Niech on się rozgrzeje. Cebulę sporej wielkości kroimy na drobną kostkę. Nie musi być taka zupełnie drobna. Rybę usmażymy krótko w gorącym tłuszczu z odrobiną tylko mąki. Chodzi o to, żeby ten tłuszcz w rybę za bardzo nie wszedł, a sos będzie bardzo warzywny. Będzie miał mnóstwo smaku, zapachu, aromatu i czego tam siekolwiek chce, a nie będzie miał w sumie dużo kalorii. Czuję, że tłuszcz już jest rozgrzany. Rzucamy cebulę. I cebulę będziemy smażyć z przyprawami na sposób indyjski. Choć to danie greckie, zupełnie nieznane w Grecji. Lekko ją posolimy, dzięki temu się zacznie szybciej szklić, a nie smażyć. A, bym zapomniał. Dwa liście laurowe, 5 liści czarnego, 5 ziaren czarnego pieprzu i 4 ziarna ziela angielskiego. Niech to wszystko powoli przechodzi swoim smakiem. Ja lubię dużo marchewki, dużo pietruszki i tylko trochę selera. Więc kroimy to wszystko na niezbyt drobne kawałki. Warzywa starte tak naprawdę, trzemy je na niezbyt małe kawałki. Jak nie macie malaksera, ja też kiedyś nie miałem malaksera, po prostu robimy to ręcznie na tarce o grubych otworach. Niezmielone, będą potem po ugotowaniu i uduszeniu chrupkie, a w ogóle są już teraz super. Dodajemy więc starte warzywa. Wpierw połowę, mieszamy, lekko smażymy i za chwilę dodamy resztę. Dobrze, to już odrobinkę się podsmażyło, dodajemy resztę warzyw. Pozdrawiam moją mamę kochaną. Mamo, patrz się. Mamo, patrz, proszę się i ucz. Tak się robi rybę po grecku. Tu się dodaje, miesza, no i tak się robi rybę po grecku. Mieszamy nadal. Zobaczcie, tu jest jakieś w tej chwili 2, może nawet 3 litry warzyw. Są tylko 4 łyżki oleju. Fajnie, nieprawdaż? Sos będzie naprawdę lekki. I bardzo aromatyczny. Zdrowy i kolorowy, czyli czerwony. Dodajemy bulion. Ja tutaj mam bulion warzywny, ekologiczny, bez żadnych dodatków i bez soli, więc danie trzeba będzie potem porządnie posolić, bo porządnie posolić, no odpowiednio posolić. Żadnych tam takich izonynianów, glutaminianów, wzmacniaczy smaków i czego tamkolwiek nie będzie. I teraz tak, to wszystko mieszamy. Dodajemy przecier pomidorowy, czyli koncentrat. 2 porządne łyżki czubaty. Sos powinien być czerwony i powinien mieć zdecydowany pomidorowy smak.
Mieszamy i teraz będziemy dusić jakieś 20-25 minut na średnim ognie. No po prostu bardzo ładnie pachnie. Bardzo dobry koncentrat. Dodamy jeszcze porządną czubatą łyżkę. Dodamy wszystko ze słoika. Do słoika wleję trochę wody, zakręcę. Taki fajny sposób na wydobycie wszystkiego ze słoika. Koncentratu. I wlewamy. Słoik pusty jest. Kochani, tu sos będzie sobie dochodził, czyli powoli pyrkał, aż warzywa zmiękną, ale nie będą rozgotowane. Powinny być takie jędrne i chrupkie, a my w tym czasie nie pójdziemy na spacer, bo jak się chodzi na spacer w czasie gotowania, to się ciasto przypala, tylko usmażymy rybę. Zaraz Wam pokażę, jak usmażyć nawet mrożoną rybę tak, żeby nic nie pryskało, a ryba była przepyszna. Układamy kawałki na papierowym ręczniku. Chodzi o to, żeby tego ręcznika było naprawdę sporo i żeby on odciągnął wodę. Przykrywamy to drugim ręcznikiem, a nawet jeszcze jednym kawałkiem. I odsączamy wodę. Nie naciskamy tak bardzo mocno, bo jednak tej wody w rybie to trochę jest i nie musi jej zostać. Ale usuńmy jej nadmiar. Przekładamy rybę ponownie na talerz. Dobrze, rozgrzewamy patelnię i będziemy smażyć rybę. Potrzebujemy tłuszczu. Powinien być dość dobrze rozgrzany. Nie powinien być bardzo gorący, ale nie powinien się palić, ale powinien być zdecydowanie o wysokiej temperaturze. I tak, kawałki ryby posolimy, nie za dużo, tak dla smaku. I co ważne, panierujemy rybę tylko w mące i tylko tyle, żeby była ryba nią pokryta, czyli nadmiar strzepujemy. Tak ryba smażona powinna nie pryskać i się wspaniale smażyć. Wkładamy je wtedy, kiedy zaczną się od razu smażyć. Smażycie zwłaszcza mrożoną rybę, taką, która zawiera dużo wody. Przewracamy ją tylko raz, jak się usmaży. Na początku nie ruszamy, nie przekręcamy, chwilę czekamy i tylko raz przekręcamy na drugą stronę. Muszę przekrzykiwać odgłos smażącego się tłuszczu. I teraz odwracamy kawałek na drugą stronę. Trochę pryska. Zawsze będzie trochę pryskało, kiedy będziemy smażyć mrożoną rybę, ale nie tak mocno, jak tego nie zrobimy. Kiedy panierka będzie lekko złocista, kawałki zdejmujemy, bo chodzi nam właśnie o taki efekt. Sos. Jeszcze warzywa nie są miękkie. Nie są miękkie, są takie chrupkie. Trzeba spróbować, czy dobre są. Przecież nie będziemy wkładać niedobrych warzyw do ryby. Dobre są. Ale dodamy świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Odrobinę soli. Przypominam, tam praktycznie nie ma soli, bo był użyty bulion bez soli. I tajny, magiczny składnik, który zawsze warto dodać do dań z pomidorami. Odrobinę cukru. Nie dla słodyczy, tylko dla przełamania smaku. Niecała łyżka na taką porcję. Zobaczcie, jak warzywa zachowały swój kształt i nie są rozgotowane. Są jeszcze takie lekko twardawe i takie właśnie powinny być. I teraz tak, wkładamy warstwę warzyw do naczynia żaroodpornego, które nie musi być wysmarowane tłuszczem i na warzywach układamy kawałki ryby. Są różne sposoby przygotowywania i podawania ryby po grecku. Można ją jeść na ciepło, na zimno i na to znowu warstwy warzyw. Bo niektóre żarłoki, takie na przykład jak ja, to tak strasznie szybko by to wszystko zjadły, a dzięki temu, że muszą pamiętać, że są ziarenka i że trzeba uważać, to jedzą trochę wolniej i się mogą delektować tym jedzeniem. Układamy rybę. Ryby na warzywa.
na to porządna porcja sosu. To będzie bardziej sos z rybą. Ryba z sosem. Ryba po grecku. Wstawimy do piekarnika 180 stopni, jakieś 30 minut. To wszystko przejdzie smakiem i aromatem. Z chlebkiem albo z ziemniaczkami. Albo z chlebem, albo z ziemniakami. Dla każdego mam odpowiednią wersję, kochani. Do piekarnika 180 stopni, 30 minut. Ojejku, jak ona pachnie pomidorami i warzywami. O, takiej właśnie witaminy C nam brakuje. Można powiedzieć tak, da się w niej odnaleźć smak marchewki, pietruszki, pomidorów, przypraw. Ten cukier podkręca smak, można też powiedzieć. To jest cholernie dobre. Cholernie dobre i zdrowe.